Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Overwatchu Mord Huntera, czyli przegląd memów. Na początku chciałem powiedzieć kilka rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że nie wybierałem ja memów, tylko wybierała je moja kobita. Następnym razem będę je ja wybierał. Wybrała tylko 20, także musiała wybrać coś naprawdę niezłego. Kolejna sprawa to jest taka, bardzo bym prosił, że jeżeli będzie następny ogłaszany Overwatch już niedługo, to bardzo bym prosił, żebyście wrzucali memy ze mną, bo to jest moja grupa i to są mnie poświęcone, żebym nie musiał ćwierć inteligentom tłumaczyć, że na mojej grupie wrzucamy memy związane ze mną, to tłumaczę tutaj. Wrzucajcie memy ze mną na grupę Mordy Huntera, do której link macie w opisie. A i od poniedziałku do piątku od 16 do 20 są live na Facebooku, też macie link do mojego fanpage'a, wbijajcie tam. I trzecia sprawa, jeżeli czyjś mem się nie pojawił teraz, to możecie go wrzucić w następnym Overwatchu, który będę ja sprawdzał, a jeżeli on się już nie pojawi tam, to znaczy, że był chujowy i macie go nie wrzucać. Mam nadzieję, że wszystko jest zrozumiałe. Tutaj mi Windows Media Player leci poł, tu mi się pobiera Subnautica na live'a, bo nagrywam sobie to, jak widzicie, 9.9. Kobita mi ustawiła wszystko w kolejności takiej listowej i zobaczymy, czy będę miał z tego 10 minut, jak coś to będzie taktyczne WK, czyli walenie konia, wcale go nie robię teraz, w ogóle wam się pochwalę jeszcze, że mam baniaczek z wodą, który piję, mam 2,2 litra w takim baniaczku, no to wasze zdrówko, pamiętajcie, żeby pić wodę. O, tak. To jest Fortnite'owy ten Chugduck, czy jak on się tam nazywa. Właśnie armora sobie dałem. Dobra, no to jadymy z pierwszym memesem. Zobaczmy, co tu jest. Widzowie, róbcie memy ze mną. Widzowie, róbcie memy z Hunterem. O, tak, tak. Jak to możliwe, może w końcu zaczęli ze mną robić. Aż nie wierzę, że jesteście tacy mądrzy. Ale no, kiedyś trzeba, nie? Lecimy dalej. Hunter został... Coś ty wybrała. O kurwa, dobre. Tak, dokładnie tak skończę, słuchajcie. Dokładnie tak skończę i tak będzie to wyglądało, że będę właśnie takim starym zgredem. Tak będę wyglądał dokładnie. To będą takie włosy czy coś. Nos na pewno taki będę miał góralski, że tak to ujmę. I będę miał tutaj bardzo dużo waszych brudnych. No, sami widzicie, że to są wszystko brudne monety, prawda? Także na pewno tak to będzie wyglądało. Lecimy dalej. Słyszymy ząbki, panowie. Już nie pamiętam nawet z czego to... Ale to chyba z każdego filmu. Ja na każdym filmie takie robię. Dobra, lecimy dalej. Manipulacja Hunter, widzowie. Tak, no to... to się mówi samo przez się, że to tak jest. To... No wszyscy mnie tak widacie z otwartymi ręcami. Jak widzicie, że manipulacja, wiesz, znaczy to nawet nie wiecie, że to jest manipulacja. Tu jeszcze jakiś podpis by się przydał dodatkowo. Że niby coś tutaj jest takiego innego, a tutaj coś się kryje, nie? Dzień 57, jeszcze nikt nie zauważył. No, kurwa, Mister Surykatka Bright, ale dlaczego z mikrofonem, proszę? No, w ogóle tu mi chyba pop filter chce zajebać. Ta surykatka, tak jak patrzę na nią. Dobra, jadymy dalej. Hunter, dlaczego w twoich filmach jest tyle reklam? Hunter, bo na więcej YouTube nie pozwala. Proszę, z czego się atalwaki Alberta? No, jeżeli chcecie więcej filmów, a jeżeli tęsknicie w ogóle za Alpaką Albertem, to jest kanał Alpaka Albert. To wpiszcie sobie Alpaka Albert na YouTubie i będziecie mieli najlepszy content. W ogóle to już... Ja to nagrywam w poniedziałek i od poniedziałku do niedzieli tam o 15 pojawiają się również odcinki, także warto, żebyście byli. Ej, dobre wybrałaś w sumie, bo ja mogę dużo rzeczy powiedzieć dodatkowo. Postarałaś się, no. Dobra. Jadymy dalej. Pamiętajcie, że reklamki trzeba oglądać, bo reklamki równa się pieniądz, a pieniądz to jestem zadowolony ja. Słyszymy ząbki. Jezu. Kurwa, co jest w tym słyszeniu? Ale ten w ogóle, jaki... Te dwa to są normalne. Ten jest trochę przekręcony, ale ten to jest... O kurwa, to jest chyba Rico, ten najmniejszy był. Kurwa, taki wiesz, taki spłaszczony. No szeregowy i Rico jest, widzę właśnie. Kobita mi tam odpowiada. Dobra, jadymy dalej w takim razie. O, już prawie 5 minut, to taktycznego WK nie będę musiał robić aż tak długo. Nowy instruktor jogi nie może być aż tak...
Ja pierdolę, ale... Kurwa ten krok. W ogóle obczajcie mojego Instagrama, thehunterbrick, bo tam też możecie znaleźć sporo różnych zdjęć. Na przykład, no, ze słonecznikiem tam było, nie wiem czy coś wrzucałaś, ale... Słonecznik wymiótł też. To musicie wbijać na Instagrama, bo tam też się pojawiają czasami od czasu do czasu jakieś zdjęcia, gdzie... No, naprawdę warto wbić, bo są fajne zdjęcia i można też dużo memów sobie porobić takich śmiesznych. Kiedy nie musisz wstawać do szkoły, bo jest sobota, to... Kurwa, wykorzystali. Ale ten as, o mój Boże, to byście chcieli, żebym wam tego asa pokazał, ale... A tu w ogóle dotykałem podłogi, jak nie wiem, czy ktoś to wie. No i oczywiście skarpetki, czarne skarpeteczki, a jak czarnoziemy muszą być, lecimy dalej. O kurwa, o tym zdjęciu mówiłem, znać różnicę. O ja pierdolę. Jak coś, to nie widziałem tego wszystkiego, bo ja sobie specjalnie wyłączyłem powiadomienia na grupie, żeby nie dostawać żadnych powiadomień na temat tego, co tam wrzucacie. I poprosiłem właśnie kobietę, żeby wybrała. O ja pierdolę. Ale to ktoś kurwa ma głowę, naprawdę, że coś takiego wymyślić. Colgate Max Fresh. Oj. Okropni jesteście ludzie, jesteście okropni, ale kocham was za to, bo to całkiem fajne wychodzi. Dobra, lecimy dalej. Myślenie Huntera, gdy ktoś zabije go w grze, to na pewno jakaś magia albo jacyś bogowie. Jakby naprawdę w mordę strzelił. Na pewno, to tak, tak było, no. Tak było. Ja w sumie to zawsze mam tak, że jak ktoś mnie zabije w grze, to sorry, ale kurwa cheater musi być, tak? 99,1000%. Że to są cheatery wszystko, nie? Kiedy studenci słyszą, zarywa się od Huntera. Tak, tak, tak. A w ogóle to... Jezu, idealne wybrać. Ja mogę tyle wątków poruszyć. Tydzień temu w sobotę wrzuciłem film na temat tego, jak tam zarabiać ze mną pieniążki. Było kilka osób i mam nadzieję, że zaczniemy działać sobie wspólnie. Jeżeli ktoś tam nie widział, no to może sobie wbić na ten filmik i zobaczyć, jak jest zainteresowany, to niech tam do mnie pisze na Instagrama na przykład. Hunterbrick, ja tam będę sprawdzał, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to będę tłumaczył co i jak i możemy sobie podziałać finansowo. Kiedy czujesz wiatr w włosach i zębach. To było z G2, gdzie jeździłem na hulajnodze elektrycznej Xiaomi i ona fajnie zapierdalała, no fajna, fajna była. Kiedy rodzice, to się wyrzucą betonowe wody. Ale teraz mnie sąsiedzi muszą nienawidzić za mój śmiech. Wreszcie wewnętrzny spokój. O kurwa, tak. Antoś jest legendarnym dzieckiem, które za każdym po prostu, w każdym mieszkaniu, w którym jestem, to ono razem ze mną się przeprowadza. Piszą, jak manipulować ludźmi. Mam z tego doktorat. O Jezu. No w sumie. A jeszcze tutaj krzywe zęby miałem, bo to jest prawy profil, a tutaj miałem tak, że z prawej strony miałem cofnięte, a teraz już mam wyrównane te ząbki. Teraz już ten ząbek był tak cofnięty dosyć mocno. Taka ciekawostka. Dlatego nosiłem właśnie aparat. Ktoś otwiera swój portfel i Hunter. O, pięknie. Ale mistrz Photoshopa widzę normalnie. Dopasowany jestem, nie ma co. Nie ma co, po prostu. O Boże, jadymy dalej, 9 minut, gdy dziecki widzą, że Hunter ściąga klatkę. O, to tak jest, to tak jest. Dobra, bo to już 10 minut się zbliża, to już będę mogę powoli kończyć. Chyba, że to jest ostatni mem, a to by było smutno. Lecimy dalej. O Jezu, kto to jest? Ej, co to jest za dziewczyna? To jest... O Jezus Maria, dlaczego ja jestem z Roxaną Węgiel? Dlaczego ktoś mnie dał z Roxaną Węgiel? Kurwa, ja jej nie znam. Burcz Khalifa drapa szymur, o kurwa. Ej, wy jesteście kozaccy w te memy. Ja to czuję, że to jakaś złota seria chyba się pojawiła. Taki kurwa wielkolud jebany. Możecie, ale w sumie to jest dobre, nie? Bo nie macie wielkoludów do memów, to jestem pierwszym chyba wielkoludem YouTube'owym do memów, to możecie mnie dodawać i to jest kozak, bo macie duże pole do popisu. Oj, to jest ostatni i akurat 10 minut wybiło.
O, jakże mi przykro! Idealnie wybrałaś, słuchaj. Dziękuję ci za to, Kobito. A ja wam mówię serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. I to było na tyle. Kolejne memiki będą za tydzień. Ja wam tam wrzucę pościka. Jeżeli kogoś tam nie było, to niech jeszcze wrzuca dodatkowo. I jeżeli w następnym nie wybiorę, no to palcie gumę i twórzcie nowe. I to było na tyle. Kacę was, widzowie. Jesteście najsuper. Do następnego. Trzymajcie się. And yo.